Siema wszystkim, mówi Larry. Ja zauważyłem wczoraj, że po prostu wyliniał mi ptasznik. To jest gatunek Lampropelma nigerimum. No i jest to dorosła samica już na ten moment. Nie mam samca ani nic z tych rzeczy, tylko po prostu jest to brudne bardzo terrarium i nie chcę, żeby ona w tym syfie, tam po tej wylince po prostu leżała w tym gnieździe. Ona tam, zanim ona to posprząta, a po drugie zaczął ten torf gnić tu, zrobił się tu grzyb. No jest tam nasrane i trzeba to po prostu sprzątnąć. No a przy okazji ładnie to ustroję. Nie zauważyłem, żeby ten pająk po prostu gdzieś tu łaził jakoś bardzo. Mimo że jest to nadrzewny, to większość czasu spędza tam w dziurze pod, tutaj pod tym torfem. No i dobra, sprzątniemy. A przy okazji to ten, odkleił mi się tutaj, miałem taki przyklejony jakiś tam kamyczek czy coś, czy to szkiełko było, ale się to wreszcie odkleiło i odpadło. Kupiłem takie, to się nazywa odbojnik meblowy. Jest to dostępne w sklepach terrorystycznych, również jako guzicek na szybę, oczywiście 20 razy drożej. A można takie całe takie opakowanie kupić chyba za dychę. Jest tego kurka ze 30, ich tam jest, jak nie lepiej, bo tu jest 3, 6, 9, 12, no to większe, mniejsze można sobie wybrać. To miejsce umyłem tym takim płynem do czyszczenia waporyzatora w zasadzie. No ale odtłuściło się, należy odtłuścić, żeby się też to trzymało w miarę dobrze, nie? No, trochę ciężko się to odrywa. To jest silikonowe. No i gdzieś na środku, w tym miejscu można sobie to, no, przykleić. Należy to docisnąć mocno. Znaczy no, też z rozsądkiem, bo można sobie złamać szybę w ręce. No i wygląda no całkiem fachowo. Przy czym tak jak mówię, odbojnik meblowy. Należy wpisać na Allegro i znaleźć sobie odpowiedni wymiar. Odpiszę nawet, jest przekrój 13 mm. Większe, mniejsze są różne. No ale dobra, szybkę można odłożyć na bok. Ona nam na razie nie będzie potrzebna. Co nam będzie potrzebne? Na pewno to nam będzie potrzebne. Michę z wodą można też wywalić. Włączymy sobie lampę. No i co? No i lecimy. Wyrywamy. Wyrywamy cały ten płat kory korkowej. Pająka już tam widać. Zrobię pauzę i przyniosę sobie jeszcze kilka różnych rzeczy. No, potrzebowałem pęsetę taką długą. No niestety pęsetę musimy mieć. Ja tu zrobię bałagan straszny, ale trudno. Pająk nie będzie z tego zadowolony, bo tu jest taka, to jest w zasadzie wylinka, ale czemu ona jest taka mokra, to nie wiem. Ciężka ta wylinka jest. Jest opcja, że ja po prostu spryskując ten terrarium nalałem wody do tej wylinki, ale nie widzę tam żadnych części ciała tego pająka. No dobrze, wygonimy samego pająka. Moi drodzy, ja teraz wyjmę aparat z tego statywu i pokażę wam ją z bliska. Wielki czarny pająk. One są agresywne, duże. Musimy ją złapać jakoś do tego pojemnika.
utrudnioną sytuację, bo mam, kurczę, włączony ten telefon do ładowarki, ale musimy jakoś to zrobić. Wygonimy ją trochę. Ona jest po wylince, także nie powinna tu reagować na mnie jakoś strasznie. Przegonimy ją może w taki sposób. Jest piękna. Mega wielka. Naprawdę duża samica. Jest cała czarna, z lekkim odcieniem takiego granatu, bardzo głębokiego granatu. No ale jednak, no fakt jest taki, że jest czarny ten pająk, cały czarny, wielki, nadrzędny. No i trochę się boję tej samicy, bo jednak ja znam te ich zachowania, bo mam jak nigerimum, tak mam tak samo violace opes. I tu nie ma żartów, one atakują bez wahania. Dobra, wywalę ten syf i widzimy się za chwilę. Mam taką dużą tubę korkową i ja myślę, że ona po prostu idealnie nam tu będzie pasować. Kręcę do ziemi. Ubiłem dosyć mocno ten torf, no bo jeżeli chcę tu cokolwiek zasadzić, no to musi to być stabilne, a też tego torfu musi być na tyle, żeby to choćby ta trzykrotka nawet, no ale musi gdzieś te pokorzenie swoje, prawda, puścić. Nie instaluję już tej dużej miski z wodą, bo po prostu ja w życiu nie widziałem, żeby ten pająk cokolwiek pił z tej miski, oprócz skoczogonków i świerszczy, no to nikogo tam nie widziałem. W ogóle nie widuję tego ptasznika, żeby gdzieś łaził, chyba że w nocy czasami, no to widzę, tam jest taka czarna, duża plama z nogami, no to jest ona. Ale tak to no, nie ma bata. Myślę, że ona albo zrobi gniazdo tu, albo wybierze tubę. No wydaje mi się, że wybierze tubę, bo tuba jest czarna w środku i ona prawdopodobnie tam wejdzie i się zapańczynuje i to będzie tyle. I zobaczymy ją znowu za 2 lata. Bardzo dobrej jakości podłoże miałem. Ja nie pamiętam, gdzie ja kupowałem tamtą kostkę torfu, bo to było dawno. Jak to policzyłem, to ta samica ma już ponad 3 lata. Ta właśnie samica nigerimum. No i ona ma ponad 3 lata i po prostu ja pamiętam, że wpuszczałem ją do tego terrarium. Ja ją wpuszczałem do tego terrarium, to ona była w stadium L4, L5. Ją przywiozłem z giełdy, chyba z rybnika. I puściłem ją jako takiego już, no, można powiedzieć, małego podrostka. No i ona tu cały czas była i to podłoże cały czas było to samo, więc i nie zgniło. Aż do teraz, no to po tych 3 latach, no to wreszcie już gdzieś ten grzyb musiał faktycznie wyjść i wyszedł. Ale no, wybaczcie, no to rzadko się zdarza u mnie przynajmniej, żeby podłoże typu torf kokosowy wytrzymało 3 lata. Z reguły to jest 3 miesiące problem, żeby nie zgniło. Kurde, to jego mać te 3 krotki. No dobra. 3 krotki zasadzę 2. Chyba, nie? No bo po co więcej? Jak one się mają podobno rozrosnąć? Ja tam sadziłem kiedyś te 3 krotki. One rosły. A gdzieś zapomniałem podlać, no to uschły. Sadziłem kiedyś u makulaty, no to miała... Potraktowała to jako... stelaż pod gniazdo. A ta Lampropelma, ona tu nie łazi za bardzo po tym terrarium, nie robi tu nic. To myślę, że jakieś tam ze 3 badyle powinny tu 3 krotki się utrzymać, nie? Muszę jedną, mogę jeszcze wsadzić, natomiast jakąś małą miskę z wodą będę musiał tu dać. Taki kapsel, czy choćby nakrętkę. Jakąkolwiek.
ładniej to wygląda z tymi roślinkami, no bo no tak jak akwarium, no. Też ładniej wygląda, naturalnie, tak fajnie, jak jest coś zielonego. No, jeszcze żywego, no to już całkiem kapitalnie wygląda. Zasadzę może więcej tej trzykrotki, no bo połowa pewnie zgnije. Dobra. To jest roślina, która się pnie trochę do góry, więc powinno to tu zdać funkcję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli co, bierzemy się teraz za samego już pająka. Wydaje mi się, że tym widokiem długo się nie nacieszymy, bo no bo ona zwieje najprawdopodobniej bardzo szybko do gniazda. Ja nie zaryzykuję ukąszenia w palec. Absolutnie. To jest ładna, kurde. Spójrzcie sami. Bardzo ładna jest. Piękna samica. Czekajcie chwilę. Spróbuję leczko ją przegonić. Może. Ale ładna. No i powiem wam szczerze, wcale nie taka mała. To jest, no, na mojej ręce. Można powiedzieć, że jest wielkości, no, praktycznie w rozstawie to chyba mojej dłoni. Piękna, wielka, czarna samica Lampropelma nigerimum. Z jeszcze czerwonymi zębami kurka, widzicie? Ja nie byłem w stanie sprawdzić tego, jak ona wygląda. Nie wiedziałem dokładnie, kiedy ona tą wylinkę zrobiła. A to się okazuje, że ona bardzo niedawno tą wylinkę zrobiła. Ale w sposób taki bezpieczny, jak sami widzicie, da się przełożyć ptasznika po wylince. No, już napatrzyliśmy się. Pozwolicie, moi drodzy, że ja sobie tu machnę zdjęcie. No i moi drodzy, to by w zasadzie było chyba wszystko. Z góry można jeszcze spojrzeć, ale tu jest przez tą szybę jeszcze. Nie bardzo tam będzie coś widać. No, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Ładny, wielki, czarny pająk. Nie mam żadnej lampy. Kupię chyba jakąś lampę pierścieniową. Już się przymierzam do tego już tyle razy, że po prostu już mnie krew zalewa, ale wreszcie kupię tą lampę. Będziemy mieli trochę więcej światła. No i tyle. Wymieniliśmy. Wyczyściliśmy. W zasadzie ja wyczyściłem sam. W sumie mogę jej tu zapchnąć tą michę. No. A nie wygląda to aż tak źle. Dobra, ja jeszcze zdecyduję, co zrobić z tą miską. Na ten moment zamykamy pająka, odstawiamy na regał. No i tyle. Z tej strony Larry. Na razie, moi drodzy, do następnego odcinka. Czekajcie na ten konkurs, bo ja kurczę teraz nie miałem czasu, żeby się z tym pieprzyć, ale zrobię ten konkurs i może coś z tego wyjdzie. Na razisko, hej, kapa.